Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon White. No i tak, ostatnio zakończyłem grę właśnie w White Forest. Na dzisiejszym odcinku zajmiemy się zwiedzaniem tego ów miejsca. Kamera tutaj jest strasznie oddalona, więc trzeba się nieźle przyglądać, żeby coś tutaj zaobserwować. No ale cóż, no, takie uroki tego miejsca. Świeże powietrze, delikatny wietrzyk, to miejsce ma naprawdę wszystko. No tak, to już widzę, że skusił mi itemek, jakim jest Big Mushroom. I White Forest jest to takie niby nie miasto, ale występują tu normalnie dzikie poksy. To jest normalnie trawa, normalnie można coś sobie złapać. Kiedy jesteś otoczony drzewami, to czujesz się jakbyś był jednością z naturą. No powiedzmy. No za tymi drzewami też gdzieś niegdzie mogą być jakieś itemki poukrywane, więc trzeba się dobrze porozglądać. Dobra, co więcej tutaj mamy? Brittany, kim ty jesteś? Jakby... You are up to... Jakby, no nie wiem, czuć tu jakby naturę, to jest zupełnie coś innego niż Black City, kiedy zaczynam myśleć, to zaczynam troszkę tęsknić za dzikością i wolnością w Black City. No cóż, Black City jest, już pewnie wspominałem, taką jakby przeciwnością tego miejsca. Jest to z kolei mega zindustrializowane miasto w wersji Black. Więc jedna z takich różnic. A, to jest tak spokojnie, uwielbiam to miejsce. Okej, okay. Co my tu jeszcze mamy? Kogo my tu jeszcze mamy? Emi. Wspaniale jest podróżować tak jak chcesz, bez jakiegoś celu. Ale czasami może lepiej mieć jakiś pomysł, gdzie się idzie? No tak. Jakby miejskie życie wydaje się być niszczycielskie jakby dla nerwów. Bo bardzo takie stresujące, może bardziej w ten sposób. Jean. Moje hobby jest spotykanie Pokémonów w ich naturalnym środowisku. Jednak ostatnio chciałem wypróbować siłę Pokémonów, których spotkałem. No okej. Więc tak naprawdę nie mamy tutaj nikogo nadzwyczaj użytecznego, ale zobaczmy, co tutaj w ogóle ciekawego występuje. Tutaj możemy, jak nie trudno się domyśleć, spotkać całkiem sporo trawiastych monów, jak chociażby Habib na levelu zaledwie 5. Dobrze. Nawet nie mam jak go osłabić, więc jedyną opcją jest po prostu rzut Quick Ballem. Jeśli chcę go złapać. Tutaj levele są chyba bardzo zróżnicowane, ja dobrze pamiętam, więc można tu znaleźć najrozmaitsze poksy na najrozmaitszych levelach. Choć mogą się mylić. Dobra, zobaczmy chociażby Habipa, jest to taki Pokémon Mlecz, typu trawiasto latającego. Dryfuje na wietrze, powiada się, że Habipy gromadzą się na polach w górach, albo że właśnie gdy Habipy gromadzą się na polach w górach, to wiosna się zbliża. Okej. Okay. Mimo iż tego, że mamy zimę ogólnie chyba w moich porach roku, to tutaj chyba jest wieczne lato w tym miejscu. Czyli Habip nie jest jedynym nowym poksem, jaki tutaj występuje. Również Habib level 5. Dobra, Habib mnie nie interesuje, już go mam. No sprawę, Habib też nie jest jakoś super użytecznym poksem. Dobra, coś jeszcze na pewno poza Habibem można to znaleźć. O, Aron. Również level 5. Z tym, że Aron może mieć umiejętność Stardy, więc jest szansa, że go nie wykończę. Dokładnie. O, ten używa Harden. Aron jest z kolei poksem stalowo-kamiennym z generacji trzeciej ogólnie. Więc w sumie też można by go sobie spróbować złapać, w końcu go nie mamy. Zarzućmy zwykłego Pokebola, mam ich sporo w sumie. Można troszkę użyć. O, Critical Catch będzie? O, więc sądziłem, że one już były w tej grze. Critical Catch pojawia się, gdy zacznie się nam się od razu Pokeball w górze, wtedy mamy chyba 90% na to, że Pokemon się złapie. W każdym razie jest to żelaznej zbroi, właśnie stalowo-kamienny Aron. Zazwyczaj żyje głęboko w górach, jednak gdy jest głodny, może zejść niżej i zjadać chociażby tory kolejowe czy samochody. Okej. Okay. Więc co robi White Forest? Nie wiem.
Ale można tu znaleźć właściwie całkiem sporo fajnych nowych monów. Aczkolwiek nie wiem, czy któryś z nich miałby dojść do mojej drużyny, tym bardziej, że trzeba by je expić aż od levela 5. Ale to chyba jeszcze nie jest wszystko, co można tutaj znaleźć. Chociaż też nie wiem, czy niezależnie właśnie od trawki, która tutaj występuje, coś innego można znaleźć. Ale chyba nie. Aż tak to... A może jednak działa? Hej, nowy mon, Happy Knee! Happy Knee, niższa forma Pox, jakim jest Chelsea. Połapałbym, kurczę, ale no... Quick Poli mam trochę mało. Też nie ma gwarancji, że to się złapie, bo Happy Knee w sumie jest baby monem. Ale dosyć takim... trudnym, powiedziałbym, do zapania. Więc... może być różnie. Dobra, ale się udało. No to mamy Happy Knee. Więc jest to Pokémon taki playhouse, czyli taki domowy, zabawowy, typu czysto normalnego. Uwielba nosić małe kamyki. Może wędrować pomiędzy nogami innych, przez co ci się będą o nią potykali. Aha, okej, więc mamy Happy Knee. To co, czyżby w zależności od fragmentu trawy, jakim jesteśmy, były inne poksy? W sumie jest to możliwe. Albo i nie. Dobra, mamy znów Arona. Dobra, od Arona sobie ucieknę. Dobra, czy coś jeszcze fajnego można tu znaleźć? Pewnie tak. New Hopip. Więc mam tutaj poksy tylko na poziomie 5. Ciekawe, bo zapamiętałem to miejsce inaczej. No cóż, White przechodziłem, już powoli będzie... jakieś chyba z 8 lat temu. Dobra, zobaczmy też, co na wędkę tutaj można złowić, bo zapewne coś innego niż w innych miejscach. W przeciwnym razie nie byłoby tu tych zbiorniczków wodnych. W sumie surfując też możemy znaleźć tu pewnie coś innego. No dalej, złapże się coś. Trochę też tu łaziłem i nic nie było, ani początkujące się trawy, ani żadnego poksa na wodzie. To też jest troszkę dziwne. Nie wiem, czy coś tu się pojawia, czy w ogóle można coś tu złowić. Mi się wydaje, że raczej na pewno, gdzie jest woda, to można coś złowić. Więc nie wiem, czemu tutaj nie mogę. Dobra, spróbuję może w innym miejscu. Nic nie chcę brać. Serio, tutaj na wodzie nic nie ma? Ciekawe, czy surfując coś można spotkać. Można! Więc ciekaw jestem, co? Sarskid! O, kolejny nowy mon. Sarskid jest swoim poksem robaczowodnym. W sumie to chyba jedyne takie tego typu połączenie. Dobra, spróbuję go zapać ultrabolem, bo tak naprawdę quick poli mam mało. Musimy je dokupić, bo bez nich trochę kiepsko by było. Ale dobra, udało się zapać Sarskita za pierwszym rzutem, pięknie. Więc na wodzie coś występuje. Pytanie tylko, czy w wodzie? W każdym razie jest to taki... Pond Skater. Można by to dosłownie przetłumaczyć jako... no taki poks może pływający po... powierzchni wody, może coś w ten stylu. Robaczowodny. Porusza się on po wodzie, łapie swoje, albo przyciąga on swoje ofiary słodkim zapachem wydzielanym z czubka jego głowy. Okej. Okay. Dobra, kolejny nowy mon. Zapewne coś jeszcze tu występuje, aż dziw mnie bierze, że nic nie mogę tu złowić. No cóż, trudno. Ciekawe, czy coś jeszcze poza Sarskitem tutaj znajdę. Dobra, kolejny Sarskit. Dobra, w sumie na tym bardzo mi się nie opłaca go rozwalać, bo... serio... 5. level. Dobra, zobaczmy, co tutaj w domkach jeszcze jest. W sumie chyba jest domasz jeden. Czy zauważyłeś, że niebo jest dzisiaj przepiękne? No to też będzie dobrze. Okej. Okay. Ho, witaj w białym lesie. Biały las jest miejscem, gdzie ludzie i Pokémon żyją ze sobą w harmonii. Proszę, posłuchaj głosu lasu. Mówi on Beniwniu. Ho, 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 cokolwiek to znaczy. Zajmuję się badaniem tego lasu.
oraz Pokémonów, jakie w nim żyją. W teorii powinieneś tutaj znaleźć Starskita w lesie. Jeśli zobaczysz Starskita w lesie, to daj mi znać. To będzie dowód tego, że żyją w tym lesie. Super, czyli musiałbym wziąć Starskita do teamu. Chodźmy razem pospierać jagody. Potrzebuję jagód na jutrzejszy obiad, więc pójdziesz trochę pozbierać? A gdzie mogę pozbierać? Co przeżyłam z tym Pokémonem? Co powiesz może na potrójną walkę ze mną? No okej. Okay. W sumie nie wiem jakie mam mony. I czy mam poleczone mony. Ale może będzie dobrze. Dobra, Vanilluxe, Cinchino, Chandelure. Ale połączenie. Wszystko 65 level oczywiście. Kontra moja trójca. Która faktem wcale nie jest taka zła. Na wrogą trójcę. Dobra, użyję Lixida. Tu użyć muszę Surfa, bo nie mam za bardzo innej opcji. Natomiast tutaj muszę użyć Big Breaka. I zobaczymy co z tego odpadnie. Tail Slap. No, Tail Slap może być niebezpieczny w wykonaniu Cinchino. Na szczęście ten nie ma Skill Linka, więc bardzo dobrze. Lixid. Przyjmę Cinchino. Dobra, słon na surf. No niestety przywali też moje poksy. Dobra, najważniejsze, żeby Chandelura wykończyło. Wow, kryt. To był? Dobra, ale Chandelura się bał najbardziej de facto. Dobra, i Vanilluxe Hail. Jeżeli ma ability Snowcloak, to może mieć teraz, może mieć problem z trafieniem go. Ale chyba się uda. Powinno też załatwić sprawę, tak mi się wydaje. No i też tak się dzieje. Ja niepotrzebnie obsiewałem tego Cinchino, nie musiałem się aż tak go obawiać. Dobra. I gra do bicia ranić będzie nasze no wszystkie poksy. Łącznie z przeciwnikiem, co i tak nie ma jakiegoś pozytywnego na mnie efektu. Dobra, Lixie troszeczkę mnie podkuruje. No dobra, to co, atakujemy. Wszystko na Cinchino. O, Tail Slap słonne. Trzy. Dobrze, też tylko trzy razy. Owl of Blight. Mimo przewagi levelowej przeciwników całkiem sprawnie sobie poradziłem. No dobrze. Te Pokémony walczyły jakby mocniej niż moje. Hej, stoczmy potrójną walkę. To muszę się poleczyć najpierw. Dobra, bo bez tego to... Cienko to widzę. Ale swoją drogą całkiem dobre typingi mam w drużynie. Chociaż nie wiem jak polecę teraz poksy, czy to się nie pozmienia. Dobra, podleczmy się na szybko. Coś mówiła? No dobra. Nieważne. Zauważyłem, że jakiś inny chyba tekst był przez moment, ale nie przeczytałem co, po prostu przewinąłem. Dobra, inny tekst de facto może się pojawić, gdy coś się ciekawego wydarzy, ale czy coś takiego ciekawego się wydarzyło? Nie, to nie jest to co myślałem. No dobra, w każdym razie tak. Wiele ludzi przychodzi tutaj z Black City. Jeśli wejdziesz do Black City, to możesz może zaprosić ludzi, którzy tutaj przyjdą. O, tylko jak przejść przez Black City? Zapewne przez jakąś Entralink się da. Natomiast... Dobra, co my tu jeszcze mamy? Masę pocztówek. Dobra, nie jestem zainteresowany. No dobrze, pojedziemy na jeszcze jedną Triple Battle. A, i Sarskita miałem. No dobra, to za moment. Za moment sobie weźmiemy Sarskita, porozmawiamy jeszcze, pomówimy raczej sobie o nowych boksach. To jeszcze ten Triple Battle. Okej. Okay. Triple Battle z Pokémonami, jakie trenuję. Fajnie. Więc jedziemy. Teraz Uczniak, Shane i wysadowal Kierunikulusa, Kofagrygusa i Scraftiego. Też ciekawe połączenie. Kontra mój Serpiro, Stotland i Reuniculus. Dobra, Intimidate'a dobrze, że używam, zwłaszcza na Scraftigo. No dobrze. No teraz tak. Użyjmy Leaf Blade'a na Scrafting. Następnie Crunch na Kofagrygusa. Albo wróć. Crunch na Reuniculusa. I Psychic na Kofagrygusa.
średnio, że mam skraft... czy tego. No na Scraftigo podatny jest Stotland, na Reuniculusa... Zresztą no, Reuniculus jest podatny na Runerigusa. O, Rocklime. Rocklime jest akurat typu normalnego, więc nie wiem czego typu użył, ale skubaniec zaszołnił mnie niedobrze. Skillswap! O nie! Przyczy sobie mojego Intimidate'a. Bardzo, bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze, dlatego że no, obniży mi atak. Shadow Ball. No i niestety w Reuniculusa na szczęście. Wow! To było takie mocne, myślałem, że jakoś ładnie to przetrzymam. A tu kicha. Chyba jeszcze jeden taki atak i może być po mnie. Może Quicklow wejdzie, zobaczymy. O nie! Focus Punch, dobra, po mnie. Bo akurat nie mierzę żadnym atakiem w niego, chociaż critical. Zaraz zobaczymy, w co Stotland uderzy. Jak w Scraftigo to dobrze, jak w Pusty Slot to bardzo niedobrze. Zresztą sam siebie może uderzyć. No właśnie. Dobra, bo Unicorns jest szybszy. Dziwne. No ale dobra, jakoś się trzymamy. Z kolei wróg Focus Punch. No i już po moim Stotlandzie. Focus Punch jest przepotężnym atakiem typu normalnego. I Wonder Room. On miał taki efekt, że coś tam zmieniał defensy, a ze spec defensami. Okej. No dobra, spróbuję wysłać może Larvestę. Larvesta będzie dobry na Reuniculusa, de facto. Dobra, Giga Drain. Skupmy się może na... Albo nie, no dobra, już może poatakujemy. Dobra, Giga Drain. I Rock Climb ponownie. Może się nadzieję na... A, już myślałem, że będzie atakować Larvestę. Dobra, Bug Bites! Super efektywny. I Heal Block? Bo ja się będę leczył. Dobra, i Psychic. Czy to wystarczy? Nie. No dobra, no jakoś sobie damy radę, musimy. Dobra, próbujmy tak. Użyjmy jeszcze raz Bug Bite'a w obojętnie który slot i... Jeszcze raz Psychic. O, Quick Offset, fajnie. Dobra. Reuniculus spadł. Dobra. I mój z kolei ma level, fajnie. Każdy stał ten part, no fajnie, bo jakby dostał expa. A tak nie dostanie. Dobra, pytanie, czy atak Larvesty uderzy w Scraftigo. Facet. Bug Bite. No. Dobra, udało się. Udało się wygrać. No i fajnie. No i cóż, niestety za bardzo nie wyszły moje rezultaty treningu. Tak będę ciężej trenował, żeby trenować moje Pokémona, będę ciężej pracował, żeby je wytrenować. Dobrze. Co do moich monów, to Stotland jako jedyny jeszcze nie ma levela. I tak będę musiał się polecić, tak będę musiał pójść do centrum Pokémon, więc chodźmy. Muszę wziąć tego Sarskita pewnie do 10 teamu, nie wiem, czy jako pierwszego w drużynie, ale to zaraz się dowiemy. Dobra, czyli ponownie leczy dełko. No i dobrze, no to teraz tak. Zerknijmy do boksów i w sumie możemy powiedzieć sobie jeszcze coś nieco na temat boksów, które ostatnio zapaliśmy, bo troszkę ich było. Począwszy od Gligera w sumie. No już tych szajniaków to nie wiem, czy będziemy omawiać. W każdym bądź razie, Gligar! O, mam nawet nie z najgorszą naturę Hesti, dodającą mu speed, ale zajmującą mu defensa, który de facto jest jego najlepszą statystyką, mimo wszystko. O, speed jest teraz najlepszy. No ale ogólnie defense ma najlepszy. No i tak, Pokémon ziemno latający to jest naprawdę fajne połączenie z jednej strony, jednak mega podatne na lód. To jest jego największa słabość. Fajną ewolucję Gliscora, on jest bardzo dobrym boksem.
ogólnie cenionym w tejże generacji. Mamy też umiejętność Hypercutter, niemożliwiające nam obniżenie ataku. No i tak, z nowych ruchów tutaj mamy coś, no X-Series jest atakiem robaczym sporej dosyć sile. Mamy go w TM-ie w sumie. Mamy U-Turn, ten ruch po użyciu jakby wywołuje zmianę. Można go w TM-ie gdzieś dostać. W sumie nawet nie wiem, czego nie mam przypadkiem. No i w sumie to chyba tyle, co można powiedzieć o Gligarze. Tutaj mamy Happy Pop, Poxa właśnie, Trawiasto, latającego. Poxa o nieprzeciętnej Spec Defense'a i Speed'a ogólnie, gdyby nie to, że mamy redukującą go naturę. No ciekawą umiejętność, jaką jest Leaf Guard, która w czasie mocnego słońca uniemożliwia narzucenie mu jakichkolwiek stanów. W sumie chyba nowy ruch Synthesis. Jest to po prostu ruch, który leczy Poxa, zależy się od pogody. No to jest około połowy HP, na przykład jak pogoda jest słoneczna, to wtedy jest to około 2/3 czy 4/4, czy jakoś tak. A z kolei gdy jest na przykład deszcz czy burza piaskowa, wtedy leczy mniej. No dobra, mamy jeszcze wytrzymałego Arona, który również ma bardzo dobry defense. Więcej chyba nic nie powiemy. Mamy jeszcze też Happiny. Fajną umiejętność ma Searing Grace, teraz większa szansa na to, że wpadną jakieś dodatkowe efekty z ruchów. Mamy też fajny, ciekawy ruch, jakim jest Copycat. Copycat wciela się w ruch wcześniej użyty, niezależnie czy przez sprzymierzeńca, czy przeciwnika ogólnie w walce. Czyli taki jak ruch poleciał przed Happiny, to używa Copycat, no i używa tego ruchu, który był wcześniej. Więc to jest w sumie ciekawe. No i Pox czysto normalny, z ogromną ilością HP jak na swój level. Znaczy, no, może nie aż tak ogromną, ale de facto jego wyższa forma, w zasadzie ostatnia Blizzy, jest Poxem, który ma chyba najwyższy base HP w grze. No i jeszcze mamy Sarskita, czyli Poxa właśnie robaczo wodnego, bardzo szybki, całkiem dobry w spec ataku, bo ma na to naturę, ale normalnie to raczej speed rządzi. No i ma Swift Swing, który jeszcze przyspiesza go w deszczu. No i tak, wezmę go sobie do drużyny zamiast czegoś tam, nie wiem, Narwesty może na razie. I zobaczmy, co to będzie, jak Sarskita pokażemy. Nie wiem, czy on musi być jako na pierwszy slot, zobaczymy. Ogólnie jest to duże miejsce, też fajnie można jajka wykluwać, bo to jest naprawdę fajny obszar, duży, po którym można sobie pojeździć. O, to co Sarskit, więc naprawdę żyją w tym lesie. Co ważniejsze, zapalić go dzisiaj, to oznacza, że Sarskity występują w tym lesie. Więc jesteś utalentowanym łapaczem, więc coś dostajemy, dostaliśmy lepabiery, ha, więc możemy dostać jagódki. Fajnie. Wróć do mnie jutro, więc pewnie będzie jakieś polowanie na inne poksy. W zasadzie nie wiem, czy przypadkiem te poksy się tutaj nie zmieniają. Pamiętam, że można by tu było zobaczyć chyba jakieś Bellspruta, jakieś inne poksy. Więc to miejsce jest ciekawe, można by się troszeczkę jeszcze mu przyjrzeć. Natomiast myślę, że na dzisiejszy odcinek no to już chyba wystarczy. Można by już powoli ruszać dalej. No dobrze, także odwiedźmy centrum. Ogólnie też jest w jakiś sposób pewnie forma łączności, nigdy się w to szczerze mówiąc nie zagłębiałem, jeśli chodzi o White Forest i Black City. No dobra, w każdym razie move. Dobra, i ciśniemy dalej. Nasze poksy w pełni sił są. De facto Quick Ball mógłbym jeszcze sobie zakupić, więc może jeszcze się skorzystając z okazji polecę. Chyba najpierw było do ligi, bo tam można kupić wszystko. No, do ligi. Tam są wszystkie bole w sklepie. Więc się najbardziej opłaca. O, i zezumowało nas fajnie. No dobrze. Czyli tak, nie to stanowisko. To stanowisko. Dobra, kupię sobie jeszcze za 20 quickboli. No i dobra. No to teraz możemy sobie polecieć. Z powrotem do White Forest. No i zostaje nam tak naprawdę jeszcze Underla Town. No i Lucanosa. De facto, można też przejść z tej strony. Też jest taka możliwość. Chociaż zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Ale dobra, spróbujemy może przejść tym razem z Opelucid. Tak naprawdę, jak powinna iść numeracja ścieżek? Bo czemu nie? Możemy pójść w taki niekonwencjonalny sposób, czyli trochę z jednej strony, trochę z drugiej strony.
Dobra, bo tu mamy kolejną ścieżkę i teraz mamy możliwość przejścia przez tąże bramkę. Trenerze, który przyszedł... Witaj, trenerze, który przyszedł za Pelusid. Trener, who is going... Trener, który idzie na ścieżkę 11. Zapraszamy ponownie. No dobra. No i tak, od razu tu już chyba nas powita trener. Dobra, coś mówi po jakiemuś. Na pewno po francusku. Dobra, w każdym bądź razie jedziemy. Kolejna waleczka. Backpacker Talon. I Krogong. Krogong z kolei jest foksem z... też regionu Sino. Jest to foks walcząco trujący. Gdyby nie fakt, że jest walczący, to nie miałbym problemu. Ale że jest walczący, to problemy mogę mieć. Zaraz zobaczymy, jak zniesie mojego strzęgta też. O, nie zniósł. No 11 level przewagi. Widać, moje obawy były niesłuszne. Not combat jest coś tam. Dobra, mniejsza o to, co tam gadają. Rzućmy jeszcze okiem na moją drużynkę, coś teraz innego do walki spróbuję wysłać. Może być to w sumie Larvesta. Zależy mi na doekspieniu Larvesty jak najszybszym, żeby Larvestę ewoluować, żeby jeszcze w tej serii mieć Volcarona. Dobra, mamy Hipopotka. Pytanie, czy zniknęło nam to trząsące się w trawie? Tak, jak wejdziemy z czymś w interakcję, no najwidoczniej to znika, a de facto może być to jakiś ciekawy mon. Dobra, też tutaj coś jest. I de facto można tu też użyć techniki, jaką jest Waterfall. Tylko żeby użyć Waterfalla, muszę mieć poksa z Waterfallem. A tak się składa, że mam. Też są kolejne odbreki, ale może na razie się będziemy tym skupiać, bo de facto i tak odbreak nic mi nie daje, jeśli chodzi o zupełnie regionalnego deksa. I właśnie a propos Waterfalla, to jest ruch, który możemy zdobyć w Helmie, ale możemy też go zdobyć poprzez złapanie Goldina albo Seekinga. Pytanie tylko, czy któryś z nich to zna. Oba znają, fajnie. No dobra, więc sobie wezmę na przykład takiego Seekinga za Stotlanda na razie. Powinien być w stanie go używać, bo tam chyba któreś odznaki do tego było. Była potrzebna, natomiast HM-a samego w sobie możemy zdobyć dopiero później. De facto to nie jest też jedyny HM, którego nie mamy, bo był chyba jeszcze Dive w tej grze. Tak mi się przynajmniej zdaje. Waterfall umożliwia nam podpłynięcie pod właśnie prąd wodospadu. Co w sumie będziemy mogli zaraz sprawdzić. Aha, tylko, a mogę z mostu, o super. Możemy użyć Waterfalla, świetnie, nawet nie mając KM-a. Także to jest fajne. Dobra, co tu w ogóle na wodzie żyje? Jesteśmy w sumie w nowym miejscu, więc może coś to nie jest paskulinem. Złudne, mam nadzieję. No dobrze, Wall Charge. Oj, Double Edge. Może się na Flame Body nadzieje? Bo nie wiem, czy mu Wall Charge wystarczy, szczerze powiedziawszy, ale to jest mocne. Dobra, padło na hita. Recoil spory dosyć. No ale blisko level upu jestem, więc nie jest źle. Dobra, tu mamy itemka, jakim jest TM50 ruchem Overheat. Nie wiem, czy mi się okazji zobaczyć Overheata. Overheat działa podobnie jak Leafstorm, czyli mocno obniżając specatak po użyciu. Dobra, tu gdzieś coś jest. I jest to Max Revive. W sumie nie wiem, co tu występuje w trawie totalnie, więc możemy sprawdzić. A co tam? O, Bishard! Znaczy Pony Art w sensie. Ale na takim levelu, że już powoli chyba mógłby być Bishardem. Dobra, zobaczymy, czy mój Flame Charge wystarczy. Jest to tak chyba w dość niskiej sile. Ale de facto Pony Art nie jest jakoś super wytrzymały, więc... więc wystarczyło. Ale właśnie Bisharpa, jego wyższą formę może gdzieś tu można znaleźć. Ale nie musiałbym max pić. I kolejny mon, co krok to pok. Oj, Swiper! Swiper jest kolejnym poksem, jest to poks czysto trujący. Z regionu bodajże z Hoenn on był. Tak, Hoenn. Teraz spróbujmy go sobie zapalać. To jeszcze gra, gdzie załapani nie dostajemy expa. Raz, dwa,
trzy i siedzi. Piękny. Mamy Sevipera. Sevipera, Sevipera. W polskim anime mówili Sevipera. A mi się zdaje, że bardziej się mówi Sevipera. Znaczy jest to wąż o sporych chłach typu trafia trującego. Od wielu generacji walczy o terytorium z Angusem. Ostrzy do walki na skałach swój ogon. Okej. Okay. Więc on jest Sevipera. No dobra, myślę, że to nie jest koniec nowych boksów na tej ścieżce, bo to tam pewnie będzie coś jeszcze. Chociażby Goldak. Goldak, moi drodzy, jest z kolei boksem typu czysto wodnego. Jest to przechowana przydaka, którego sobie przesłałem de facto z Shiny z Diamonda. Ale tu trzeba uważać, bo to jest, no, wodny boks. Więc jakby się nie złapał i dożył jakiegoś wodnego ataku, może być kiepsko. No właśnie. Psycup. Niedobrze, że tego użył. Teraz też zobaczymy, czy mój Wild Charge go wykończy, czy nie. Szybszy to będzie... O! To jest szybsze. Fajnie, że cały czas lami tym Psycupem. Przeżyje, nie przeżyje? O, przeżył, fajnie. Więc mamy całkiem optymalne HP do łapania Ultra Ball'a. Które w sumie też by się przydało powoli uzupełnić. Ale Ultra Ball'a to można dostać wszędzie, więc... Tym bym się nie przejmował. A... 3 i siedzi. Dobra, mamy Goldaka. No i super. Dobra, więc Goldak w naszym deksie jest to Pokémon kaczka. Jest widywany pływając z dynamiką i gracją, używając swoich doskonale wypracowanych, czy może dobrze wykształconych, może błonni płetw, czy jakkolwiek by to określić. Dobra, w każdym razie mamy Goldaka. Dobra, może jeszcze jakiś Bisharpik na expa? Dobra, nic więcej chyba ciekawego tu nie znajdę. Dobra, płyniemy na dół. Żeby sobie popłynąć na dół, wystarczy po prostu popłynąć na dół. Dobra, zobaczmy jeszcze w tę stronę. Dobra, nie chcę się na razie pchać w tenerka. Może już w odcinku następnym, bo woli już nam film długi wychodzi. De facto tą rzeką można płynąć dosyć daleko. Z tego, co pamiętam. I kolejny Basculin na poziomie 44. Nie wiem, czy ja będę szybszy. Oby. Nie! Nie! No nie. Co z tego, że się poparzył? No i rozwalił Velarvestę. Nie wiem, ile mi jak sobie brakowało. Paręnaście. Dobra, użyjmy jakiegoś kolejnego Mona najwyżej. Ale może Conkeldurr. No dobrze, no to... Rig Break. Staba mi zabiera skubaństwo. Dobra, jakoś mi to i tak szczególnie nie przeszkadza. Dobra, i Basculin pokonany. Dobra, fajne expo lecą. No i dobra, co my tu mamy za itemek? I gdzie on jest? Tutaj, Hyper Potion. Dobra, myślę, że dalszą częścią eksploracji tej ścieżki zajmiemy się już w odcinku, myślę, następnym. Tymczasem ja między odcinkami jeszcze wrócę się do centrum, żeby podleczyć się nieco. No i w kolejnym odcinku dalej ruszymy tąże ścieżką. Dzisiaj widać wszystko. Ja z wami żegnam. Tu usłyszonka. Cześć. I w sumie jeszcze przypomnę, że patroni też są z odcinkami do przodu, więc jeżeli chcecie być z odcinkami do przodu, jeżeli chcecie wspierać mój kanał, zachęcam do wsparcia w serwisie Patronite. Link znajdziecie albo pod filmem, albo na linku na kanale, zawsze tam jest. Jak i również, jeżeli wam się nie spodoba, zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli się nie spodoba, to zostawcie łapkę w dół. No i też zachęcam do subskrybowania kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, bo to też pomaga w jego rozwoju. Tak więc dzisiejszym filmie to wszystko, z wami przyjemnego do usłyszenia. Cześć!